Kilka miesięcy temu rozpoczęła się bardzo burzliwa debata, konsultacja społeczna dotycząca przebiegu tras kolejowych przez województwo łódzkie w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Między innymi odbyła się sesja Sejmiku Województwa, na którą zaprosiłem pana ministra Marcina Horałę. Przedstawione zostały argumenty z różnych stron. Mieszkańcy województwa włączyli się w tę debatę w sposób bardzo ożywiony. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że konsultacje będą za chwilę ogłoszone, wyniki tych konsultacji, a nam zależy na tym, żeby nasz głos, głos dużej części mieszkańców województwa łódzkiego był wysłuchany przez ministerstwo, był wysłuchany przez Centralny Port Komunikacyjny. Dzisiaj do Łodzi zaprosiłem pana ministra, pana prezesa Mikołaja Wilda, prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego, z którym odbyłem taką, powiedziałbym, bardzo zasadniczą rozmowę dotyczącą tego, w jaki sposób ta trasa kolejowa może być w obopólnym interesie zarówno portu, Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak i mieszkańców województwa łódzkiego wytrasowana. Panie ministrze, proszę powiedzieć nam też parę słów o tym wydarzeniu. Centralny Port Komunikacyjny od samego początku był programem, którego celem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców Rzeczpospolitej w system transportu publicznego, system transportu kolejowego. W pobliżu Łodzi dostrzegliśmy bardzo istotne opory w Konstantynowie Łódzkim dotyczące jednego z trasowań, które zaproponowaliśmy. Dlatego, wsłuchując się w głos mieszkańców, postanowiliśmy rozważyć również wariant omijający Konstantynów Łódzki. I mamy świadomość tego, że bez sprawnego transportu publicznego rozwój wielu miast, także w pobliżu Łodzi, nie będzie mógł nastąpić. Dlatego z perspektywy celów programu kluczowe jest, aby wszyscy mieszkańcy, którzy będą tego chcieli, mieli możliwość skorzystania z transportu publicznego. I dla nas ten warunek musi zostać spełniony. Dlatego dzisiaj w rozmowach poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które pomogłoby z jednej strony uwzględnić te głosy, które do nas dochodziły w ramach konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego, ale jednocześnie zapewnić dostęp do transportu publicznego jak największej liczbie mieszkańców. Jestem przekonany, że razem z województwem, razem z panem marszałkiem wypracujemy rozwiązanie, które będzie mogło zrealizować te dwa cele.